To co? To co? Czemu się ostatnio zajmowaliście do takiego? Ty pamiętasz, co było na poprzednim wykładzie? Sprite. Sprite. No to. To szybciutko. Jak były sprite reprezentowane w pamięci? W ogóle co to był tak naprawdę sprite? Pojedynczy. Znaczy, czy to był pojedynczy obiekt taki na ekranie? Czy to tak z punktu widzenia sprzętowego było coś innego? No to nie jest takie proste. To nie jest takie proste, prawda? Bo tak naprawdę sprite to jest takie. Taka maszynka, która pobiera coś. No właściwie pobiera coś na każdą linię rastra. Znaczy może pobierać na każdą linię rastra, tak? I tak naprawdę to sprite to może być coś takiego. Sprite, pojedynczy sprite to może być no właśnie coś takiego, prawda? Tutaj takim przerywanym, prawda? Połączę, o. To może być coś takiego, tak? Dlatego, że mamy kanały DMA, tak? No i to te kanały DMA tak naprawdę to robią. Że nam się taki obiekt wyświetla, takiemu pojedynczemu obiektowi, co możemy zrobić odpowiednio manipulując rejestra. O właśnie, jakie rejestry miały każdy sprite, tak? Co on tam miał ciekawego? Cztery rejestry były. SPR. Ciężko, tydzień temu, prawda? Dobra, SPR-CTL, SPR-POS, SPR dat A, dat B. No dobrze, to co my kodowaliśmy w tych dwóch rejestrach? Ups, chyba się czarny kończy. Co my kodowaliśmy w tych rejestrach? Pozycja. Ale co to znaczy pozycja? Mieliśmy tak naprawdę tutaj cztery rzeczy do zakodowania. Jakie to były rzeczy? Rozumiem, że wszyscy jeszcze kawy nie wypili. Ja też piję, prawda? Także. Na pewno jakiś. A nie. No, postarajcie się. X, Y, chyba lewego górnego rogu. Czyli coś musimy takiego zakodować, tak? I co jeszcze musimy zakodować? Czy musimy szerokość zakodować? Nie, ale wysokość. No, szerokość nie dlatego, że każdy sprite ma 16 szerokości, 16 pikseli, prawda? A wysokość już musieliśmy zakodować, prawda? Czyli tutaj po pierwsze kodujemy hastarta. Hastart, czyli oto, prawda? To jest nasz hastart. Kodujemy również vstarta. I kodujemy vstopa, tak? Dobra, hastart, vstart. Vstop. Prawda? Co jeszcze tam kodowaliśmy? Jeszcze jedna rzecz nam, jeszcze jednej rzeczy nam brakuje. Dla przypomnienia, w nieparzystych sprite'ach była. No to ten attach. Bit attached, tak? I co ten bit attached mówił? No, że mogliśmy sobie ustawić, że dwa sprite'y z danej grupy możemy po prostu zrobić więcej kolorów. Tak, czyli dane z jednego sprite'a i z drugiego sprite'a były łączone po to, żeby zamiast trzykolorowego sprite'a otrzymać 15-kolorowego sprite'a, tak? To po to mieliśmy, prawda? No i w dat A i w dat B to mieliśmy dane tego sprite'a, czyli jak sobie te DMA działa, prawda? Bo ono te DMA działa co? Ono sobie tam działa w określonych slotach i to moglibyśmy sobie szybko przypomnieć, prawda? Przypomnieć ten dziki rysunek. Tylko jak to teraz zrobić, żeby go sobie przypomnieć, to pewnie trzeba by było co zrobić. Amiga Dev, o właśnie, Hardware Reference Manual i pewnie to było gdzieś tutaj, System DMA i tu pewnie jest ten dziki rysunek, o właśnie, tu jest ten dziki rysunek, prawda? No i tutaj widzicie, na środku tego, o mniej więcej od pozycji 18, że mamy kolejne cykle DMA, w których będą pobierane kolejne sprite, tak? Znaczy kolejne będą zapełniane w kolejno SPR.B i SPR.A kolejnych sprite'ów, tak? I tak będziemy wszystkie ładować, aż dojedziemy do siódmego sprite'a. A czemu tu jest na czarno?
To jest ciekawe, czemu to jest na czarno. Ja o tym ostatnio nie wspomniałem, ale jak będziecie robić zadanie, które wam przygotowuję, to okaże się, że nie da się wszystkiego zrobić naraz. To znaczy się, są jakieś priorytety między kanałami DMA. I jeżeli sobie teraz zażyczymy, żeby dane bitplanów zostały ściągnięte wcześniej niż powiedzmy pozycja 38, to możemy nadepnąć na co? Możemy nadepnąć na ten czas, w którym powinny były być ściągnięte dane z Pride'a. Czyli jeżeli nasze bitplany będziemy w linii zbyt wcześniej próbować pobierać, a możemy tak ustawić DDF starta, to wtedy ten DDF start na przykład zacznie się w pozycji 28 i ponieważ bitplany mają priorytet nad sprite'ami, to dane sprite'ów 5, 6, 7 nie zostaną załadowane. To znaczy będziemy mieli tam krzaki, to znaczy się będziemy mieli tam to, co ostatnio tam było załadowane, tak? Więc można sobie zbyt wcześniej robiąc, nastawiając wyświetlanie bitplanów, tak? Czyli na przykład co my tam robiliśmy? Jak ustawiliśmy DDF starta, to można było sobie zrobić minus 16, czyli to tam w którymś po to, żeby sobie te shiftery bitplanów odpalić, prawda? To trzeba uważać, można sobie któregoś sprite'a rozjechać. Tak? On jest wtedy nieużywalny w takim sensie, że ten kanał DMA jest nieużywalny. Oczywiście samemu ręcznie można załadować dane tego sprite'a, no ale już automatyka przestaje działać. A ten wskaźniczek na dane, jak on sobie zaczytuje, to on się przesunie, czy nie? Chyba się nie przesunie. No bo to jest konflikt na DMA. Albo działa jeden kanał, albo działa drugi kanał, prawda? No to jeżeli kanał nie zadziałał, to wydaje się, że nie zwiększy. Ale nie testowałem tego. Dobre pytanie. No dobra. Czyli na takie rzeczy trzeba... trzeba uważać. No, przepraszam. Tak? Chciałem zapytać, czy pan włączył nagrywanie na teraz widzę. Tak. No całe szczęście. A nie będzie znowu klipować dźwięk? Nie wiem, czy znowu będzie klipować dźwięk. Wydaje mi się, że nastawiłem dokładnie tak samo jak na ostatnim wykładzie z architektur komputerów. Więc ani nie oglądałem tego materiału. No, mam nadzieję, że nie będzie problemów. No dobra. Okej, to co my jeszcze potrzebujemy wiedzieć? Czy powiedzmy sobie przypomnieć, prawda? Kiedy ta maszynka uznawała, że nie wolno renderować, sprite'a? Kiedy ten kanał ustawiał? No bo to jest tak, że jak startujemy to nasze renderowanie sprite'ów, tak? Czyli mamy te ustalone sloty, to każdy kanał startuje w stanie takim, że on jest taki no, wyzerowany, ten kanał, prawda? No to co on musi zacząć robić, tak na początku, co on próbuje zrobić? No mamy gdzieś SPR PT, pointer na dane, no i co? I mamy w pamięci umieszczone w ten sposób dane, że tutaj mamy CTL plus POSA, tutaj mamy dane, prawda, tutaj mamy następnego CTL plus POSA, znowu mamy jakieś dane, no i mamy jakieś słowo terminujące, tutaj się wstawia 0, standardowo sprawdziłem, prawda, tutaj się po prostu wstawia 0 i on wtedy przestaje, tak? No to jak na początku rastra przy pomocy Coppera, bo to musimy zrobić, prawda? Musimy zrestartować SPRPT na początku, gdzieś na samej górze rastra, tak? Tej niewidocznej. No to co? Ustawiamy ten wskaźniczek i co on zaczyna robić, ten kanał DMA? No, pobiera sobie to słowo kontrolne. Jak sobie pobierze to słowo kontrolne, to co my wiemy, co się stanie w tej linii, w której on to pobrał? No nic się nie wyświetli. Nie będzie się wyświetlał ten sprite. Czemu się nie będzie wyświetlał? Bo jeszcze nie ma danych? No nie. Patrzyliśmy sobie ostatnio na taki diagramik przedstawiający tą naszą maszynkę do sprite'ów. Nic nie będzie się wyświetlać w tej linii, ponieważ zapisaliśmy do SPRCTL-a.
Tak? I zapis do SPTR-a mówi stop wyświetlaniu. Nie wyświetlaj nic. Nie wyświetlaj tego, danych tego sprite'a w tej linii. Tak? A zapis do którego rejestru powodował odbezpieczenie tej maszynki do wyświetlania? Dot B. No nie, dot A. Tu jest start. Tak? No bo najpierw zostaje pobrane to, dopiero potem zostaje pobrane to. W takiej kolejności, aha, tak? Czyli jak widzicie te, jak widzieliśmy te sloty DMA, to najpierw był pobierany B, dopiero potem był pobierany A. Tak? No dobra. Czyli co? Czyli pobiera sobie tego CTL POSa, czeka sobie do tej pozycji, no dokładnie do pozycji, no tak, czeka sobie do tej pozycji, a dokładnie do tego wiersza, do tej linii rastra, używa tych slotów DMA po to, żeby zaciągnąć jedną, dwa słowa maszynowe stąd, zamienia to na reprezentację pikselową, czeka na hastarta, renderuje to na ekranie zgodnie z priorytetami, tam pamiętamy, jak z tymi priorytetami było, prawda? No i jedzie. I tak jedzie, 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 skończy tego sprite'a, zaczytuje, znaczy skończy wyświetlać, prawda, ten sprite, znaczy ten jakby obiekt, tak, wczytuje sobie z pamięci następne słowo kontrolne, ono mu każe poczekać dotąd i tak dalej, tak. Czyli możemy tego kanału DMA używać po to, żeby żeby wyrenderować takie obiekty na różnych pozycjach, no to co, prawda, czy widać, że to jest tak, że tylko, że ten kanał DMA, przy pomocy tego kanału DMA można tylko raz wyświetlić ten obiekt w linii, tak? No chyba, że będziemy sprytni i tam, prawda, będziemy tym koperem przepisywać SPR POSa, no to jak przepiszemy SPR POSa, no to można ten obiekt jeszcze raz w linii wyświetlić, tylko trzeba później pamiętać, żeby to naprawić, tak? Żeby on się nam znowu wyświetlił tutaj, tak? No dobra, to co my jeszcze... Co my jeszcze powinniśmy sobie przypomnieć o sprite'ach? Były jakieś priorytety sprite'ów, prawda? Jak to było z tymi priorytetami? No, że one są pogrupowane po dwa. Pogrupowane po dwa. 0, 1 to pierwsza, no i tak dalej, i tak dalej, tak? Co my widzieliśmy, czyli są grupy i te grupy determinują one parę rzeczy. One determinują kolory, prawda? Umiejscowienie względem bitplanów. Przede wszystkim każdy z priorytet, czyli zerowy sprite map jest najbliżej was, prawda? A później kolejno do siódmego się oddala od was, tak? Więc tak są liczone priorytety sprite'ów. Natomiast są jeszcze grupy sprite'ów i te grupy sprite'ów są cztery, tak? No i później między tymi czterema możemy, prawda, jeżeli teraz to jest odtąd patrzy użytkownik, no to playfield można umieścić, prawda, tak, a jak mamy dwa playfieldy, to można jeszcze je wymieszać i tutaj dowolnie poprzetykać, tak. No i pamiętamy, prawda, to nasze super słowo, paspartu jest na górze, prawda, kolor zerowy jest na dole i już. No dobra, to znaczy z tych bardziej zaawansowanych technik używania sprite'ów, no to po pierwsze to, co widać, to, że można tego kanału DMA używać wielokrotnie w obrębie danego rastra, tak, to znaczy można tak naprawdę kilka niezależnych sprite'ów pod warunkiem, że nie nachodzą na siebie w poziomie, znaczy, że nie używamy tego drugi raz w poziomie, można zrobić i co, i że dany sprite można zwielokrotnić w taki sposób, że można koperem bawiąc się tego posa przepisywać i go przemieszczać w jakieś inne miejsce. Tu było jakieś istotne ograniczenie, tak? Przypominamy sobie, jakie było istotne ograniczenie, to znaczy się, jeżeli próbowaliśmy zmieniać pozycję z SPR posem, to jaka była rozdzielczość tego X-a? Pewnie wyrównane do 16? No nie. Chodziło o to, że zapisujemy do SPR POSa, to nie zapisujemy tam całego hastarta, tylko kawałek hastarta. Co dwa albo co cztery? Co dwa, to znaczy się chodziło o to, że w tym SPR POSie brakowało najmłodszego bitu hastarta, co powodowało, że mogliśmy co dwa piksele to ustawiać, więc to jest pewnego rodzaju nieprzyjemność, tak? No ale na tą nieprzyjemność można się przygotować. Być może. W jakiś sposób, tak? No dobra, ale to nie jest za bardzo ważne. Ok. Coś było jeszcze ważnego w sprite'a? Ktoś sobie coś przypomina?
Nie, no okej, okay. To poza tym, że można sobie sprite rozjechać przy pomocy bitplanów, a czy przy pomocy DMA bitplanów, to jest chyba by była jedyna taka nieoczywista pułapka, na którą ja się tam kiedyś nadziałem, na to trzeba uważać, tak. Okej. Okay. Macie jeszcze jakieś pytania do tej powtórki? Dałoby się generalnie sprite'ami cały ekran wypełnić, żeby nie było żadnego miejsca, które teoretycznie nie jest sprite'em? A... Tak. Bo mamy ich 8 i gdyby każdy był w wysokości powiedzmy ekranu i byśmy zmieniali... Da się. Da się. To znaczy się w szczególności taka gra, która się nazywała Shadow of the Beast na Amigę. Ona robiła parallax scrolling i jedna warstwa była, były trzy warstwy, tak? W tej grze. To znaczy się taki parallax scrolling, że były trzy warstwy, tak? To też się szło takim bilkułakowatym. Takim czymś, prawda? I tło z jakimiś tam górami czy czymś było zrobione na sprite'ach. Tylko, że te sprite'y się powielały, tak? Były po prostu szerokość sprite'ów 128 i to się tak. Oni to powielali, te wszystkie 8 sprite'ów i rozsmarowywali na cały ekran. Tylko tam był taki myk, że żeby uniknąć pewnych problemów, to trzeba było tam chyba co 16 pikseli. Znaczy, że musiała być zdublowana taka bitmapa 16 razy w pamięci, żeby no tam to są już detale techniczne, trzeba było się nad tym zastanowić. Ale tak, dałoby się. Dałoby się. Zdecydowanie dałoby się. No oczywiście to byłoby mnóstwo pracy koperem, bo to trzeba by było tam przepisywać te SPR posy, ale tak, tak. Jeszcze jakieś pytanie macie ciekawe? No to fajne było. Już mi się nic nie przypomina. Okej, okay. To jest tak, że dzisiaj zaczniemy. No bo co, bo już jest fajnie, już mamy wszystko, prawda? Już wiemy prawie wszystko o Amidze, ale teraz będzie jeszcze fajniej. Będzie jeszcze fajniej, bo jak się wydawało, że co, że tymi układami specjalizowanymi, to prawda, że o tam są strasznie ciężkie rzeczy, to teraz zobaczymy, jak te wszystkie straszne ciężkie rzeczy zaprzeć do roboty, prawda? Żeby tam zacząć miętosić te bity i żeby coś z tego ciekawego wyszło. Ja mam taką propozycję, że ja sobie wydrukowałem kilka efektów swoich. Znaczy nie, że wydrukowałem, prawda, jak one wyglądają, tylko taki kodzik, prawda? Nie, to tak jak one wyglądają. No tak. Takie, jakie je ta natura stworzyła, tak? Programistyczna oczywiście natura. Dobra, to co? To należałoby się przyjrzeć temu, co tam się dzieje i spróbować to jakoś opisać, tak żebyśmy sobie wyobrazili, jakie mamy możliwości i na jakie nieoczywiste sposoby można ten sprzęt zaprzeć do roboty. Więc w pewnym sensie takie, nie powiem, że najbardziej dumny jestem z tych efektów, ale one naprawdę reprezentują bardzo ciekawe techniki renderingu, tak? Coś tam można ciekawego zrobić. Zacznijmy od tego oklepanego, no nie wiem, czy tak oklepanego, to oczywiście będzie problem, bo ja muszę to przynosić wszystko. O, zacznijmy od tego efektu, prawda? No dobra, to mamy ten efekt. Jak myślicie? Jak wam powiem, jak wam zadam pytanie, jak on jest zrobiony, to wszyscy, prawda, powiedzą, nie wiemy, prawda? Bo Jubima to jest. Nie. Nie. Argumentem, dlaczego to nie może być Jubimapa, to jest taki argument, że to wszystko są piksele 1:1. Nie masz absolutnie żadnych szans na 500 zrobić Jubimapy z pikselami 1:1. Nie masz tyle wydajności, musiałbyś mieć wielokrotnie więcej wydajności, tak? 10-20-krotnie więcej wydajności, żeby zrobić z pikselami 1:1. Więc nie. Tu jest ważniejsze pytanie. No dobrze, to kto myśli, że koper jest tutaj wykorzystywany intensywnie? Wykorzystywany jest na pewno. Ale tak intensywnie, że tam aż skwierczy, prawda?
Znaczy, może inaczej. Kto uważa, że większość tego efektu to jest koperlista? Nikt nie uważa. Nie wiem, ja tak intuicyjnie powiem, że tak, ale... Intuicyjnie są dwie osoby, które mówią, że intuicyjnie, że Kopper, prawda? No dobrze, to jeszcze. Czy ktoś uważa, że tu są wykorzystywane bitplany? Jedna osoba, dwie, trzy, cztery. No dobra. Czy ktoś uważa, że tu jest wykorzystywany bliter? O! Dużo osób, tak? Pięć osób uważa, że jest wykorzystywany bliter. No więc tak. To jeszcze jedno pytanie. Czy ktoś uważa, że modyfikuje zawartość bitplanów? Że rysuje coś na bitplanach? No, bliterem pewnie, tak? To jedna osoba mówi, że bliterem modyfikuje bitplany. No dobrze. To rozwikłanie zagadki jest, czy powiedzmy, dobrze, to zaczynam zdradzać szczegóły techniczne. Bliter nie. Nie ma tu w ogóle blitera. Ani trochę. Bitplany są całkowicie statyczne. Całkowicie statyczne. To znaczy się, ja nie modyfikuję ani piksela w tych bitplanach. One są, bo owszem, tam gdzie są na boku te bitplany, bo mi są potrzebne i ich jest dokładnie... tych bitplanów jest dokładnie 4. I wprawne oko zauważy, że te kolory się co ileś powtarzają. Powtarzają się co 16 pasków. Aha. To już daje, to już coś zdradza, prawda? Dobra, to okej. Okay. Koper rzeczywiście mocno bije Kopera. Bardzo mocno bije Kopera. I bije mocno układ do pobierania bitplanów. Tak? Natomiast bitmapa jest całkowicie statyczna. Ciekawe rzeczy się dzieją z paletą. Tam tą paletę też intensywnie przepisuje. Tak? No, ale to jest taki palet cycling. Wodospad. Troszeczkę. To jest troszeczkę taki palet cycling, tylko trzeba by było się zastanowić, jak to jest dokładnie robione. To nie jest podobny efekt, jak pan na Skosie podsyłał chyba taki filmik, jak koleś tłumaczył, jak robił w jakiejś grze Toy Story chyba, czy nie, była gra Batmana z Shaggy, która tam pokazywała, znaczy z Genesis. Troszeczkę tak. Chyba. Troszeczkę właśnie, tak. Że niby ten trójwymiarowy efekt był, a to był po prostu rozjechany tak. Tak, to troszeczkę tak jest, prawda? No dobra, to zdradzając tą wielką tajemnicę, przyjrzyjmy się, jak jest zrobiony obrazek. Obrazek jest zrobiony... Ojejku, no czemu nie potrafię go? No widzicie, nie umiem. No i co? Widzicie? Kolor zerowy, pierwszy, drugi, trzeci i tak dalej, dojeżdżamy i tak dalej. To jest ta statyczna bitmapa. No to teraz jaka obserwacja jest, prawda? No bo trzeba jakąś obserwację poczynić. Co ja robię, jak ja tą bitmapę wykorzystuję. To uprośćmy sobie to wszystko. Okej, okay. Jakby nie patrzcie na górną część tego, tak? Bo ona może być bardzo myląca. Wyobraźcie sobie, że te paski są proste tam na górze. Tak, to znaczy się, że ten pasek, jego tutaj troszeczkę słabo widać, bo on jest taki szary, ale on jest tam węższy, tam na górze on ma jakieś 8 pikseli, może mniej, tak? Jak już doleci tam do końca, to już do samej góry powiedzmy, że, przepraszam, że leci 8 pikseli, czy tam 6, czy ileś. To jest bardzo mylące, ja myślałem, że ta górna część pofalowana, ona jest jakimiś shiftami zrobiona, przypisywaniem. Nie, ale ona jest, ja sobie tą bitmapę statycznie policzyłem. Ta bitmapa wyszła, ja chyba w procesingu sobie to policzyłem, tak, żeby mi było łatwiej, może w Pythonie, nie wiem, gdzieś mam ten skrypt, tak, który to robi. Dobra, to posłuchajcie, to zabieramy się. Jaka jest tutaj kluczowa obserwacja? Zauważcie, że w taki mega uproszczony sposób, że gdybym sobie narysował taki jeden pasek, to ten jeden pasek na tamten, który jest przyklejony do lewej części ekranu, tak, do lewej części ekranu, tutaj, prawda, o, o,
grubsza, wygląda w ten sposób. Prawda? Tutaj ma 16 pikseli szerokości. Ha, ciekawe czemu 16 pikseli. Lubimy 16 pikseli, no nie? Bardzo lubimy 16 pikseli. No to dobra. To obserwacja jest taka, że co? Że jeżeli ja teraz będę co linię shiftować sobie te bitplany, tylko troszeczkę inaczej, w każdej linii będę o inną wartość shiftować te bitplany, to co ja mogę zrobić? Zastanówmy się. Jeżeli... Aha, bo to tutaj będzie jakoś tak już. Tak. Tutaj będzie kolejne 16. Tak. O, i tak mógłbym sobie to rysować. No, no dobra. To teraz co? Jeżeli przesunę sobie, i powiedzmy, że tutaj są wszędzie ósemki, a tutaj jest od 8 do 16, prawda? Szerokość tego paska. To jeżeli ja sobie przesunę w tą stronę, a ten zawartość tego ekranu, tutaj o 8 pikseli w tą stronę. A tam nie ma jakichś czwórek, co nie? Bo to jest tak 4 razy szersze. Się... To nie jest ważne. To nie jest ważne, to jest drugorzędne, prawda? A tutaj sobie przesunę o 16, czyli będę przesuwał o szerokość. Jeżeli sobie przesunę ten ekran o szerokość tego paska, to co mi wyjdzie? Że z powrotem będziemy mieli taką samą sytuację jak na początku. Tak. Tak, to znaczy się. Jeżeli przesunę to wszystko o dokładnie szerokość paska, no to będę miał bitmapę, która mi wygląda identycznie jak to. Prawda? Czy to jest jakieś kontrowersyjne? Nie. No to dobra, to korzystając z takiej obserwacji, wiem już, jak mogę zrobić animację taką na poziomie pojedynczego paska, prawda? Że mogę tak trochę w tą przesunąć. Tak, to znaczy mogę sobie przesunąć o tyle każdą linię i wtedy będę miał takie wrażenie, że prawda, że mi ten cały ekran tak trochę w jedną, trochę w drugą będzie się poruszać. Nie, właściwie to mam pewną wątpliwość, bo pan mówi, że jeżeli przesuniemy to wszystko o 16 w lewo, to dostaniemy to samo. Nie. Przesuniemy o dokładnie szerokość paska. A, okej, to tak. O dokładnie szerokość paska, tylko trzeba pamiętać, że no. O, ta szerokość paska jest różna w zależności od tego. Tego nie dochodzi. Tak. Ale w każdym razie nie No to dobra, to teraz jest jeszcze jedna uwaga, że każdy z tych pasków jest pokolorowany jakimś kolorem, tak? Ten jest koloru zerowego, ten pierwszego, ten drugiego i tak dalej. To co? To jeżeli ja przesunę ten ekran o szerokość, o dokładnie paska, to teraz będę w takiej sytuacji, gdzie co? Gdzie tutaj będzie kolor 1, tutaj kolor 2, tu kolor 3, tu kolor 4, tak? No ale ta moja bitmapa, ona nie jest nieskończona. Ja nie mogę jej wiecznie scrollować, tak? Ja mogę ją tylko, żeby sobie nie sprawić problemu, ja mogę ją tylko przeskrolować o szerokość paska. O też maksymalnie 16 pikseli, no bo taki mam shifter. Tak, taki mam shifter bitplanów. Więc jeżeli ja teraz dojadę do takiej sytuacji, że to jest kolor 0, to jest kolor 1, to jest, znaczy ja, jeżeli przesunę o całość, to tak naprawdę resetuję shiftery. Tylko, że jak zresetuję shiftery, to mam problem taki, że ten pasek jest nadal koloru zerowego. Tak? To powiedzmy, że mam paletę. 0 to jest C0, 1 to jest C1, 2 to jest kolor 2. Tak? No to możemy kolory shiftnąć. Prawda? I zrobić C1, C2, C3. Prawda? I wtedy, jeżeli zresetuję moje shiftery, to wtedy ten pasek zerowy, to temu paskowi zerowemu mogę nadać kolor paska pierwszego. I w ten sposób robiąc taką rotację palety i odpowiednio manipulując shifterami, mogę tworzyć to poczucie animacji, że te paski się przesuwają w jedną albo w drugą stronę, tak?
tą dokładność w obrębie jednego paska załatwiam shifterami, dokładność w obrębie, znaczy dokładność, dokładność jakby na poziomie pasków załatwiam rotacją palety. I to jest właściwie sedno tego efektu, tak? Oczywiście to wszystko trzeba poskładać technicznie do kupy, no ale trzeba było porobić parę ciekawych obserwacji. Po pierwsze, korzystam tutaj z bardzo tanich mechanizmów. Shiftowanie bitplanów z punktu obliczeniowego jest za darmo. Jedyne, co muszę zrobić, to muszę tą biedną koperlistę wygenerować lub odpowiednio wygenerować statycznie, a później ją przepisywać w locie, tak? Czyli na każdą linię ekranu muszę zrobić, co muszę zrobić? No muszę zrobić tak, że muszę poczekać na tą linię i muszę ustawić odpowiednio rejestr. Który to był rejestr? Boli, BPL-CON 1. Tam była konfiguracja shiftera. Dobra. A co jeszcze tutaj muszę zrobić w tej swojej biednej koperliście? No muszę się przygotować do shiftowania, czyli tego bitplane fetchera muszę tam zbić, żeby mi co, 16 pikseli wcześniej zaczął pobierać dane. No i muszę coś z tymi kolorami zrobić, prawda? No ale z tymi kolorami to... Aha, bo tutaj było jeszcze tak, że widzieliście, że jak przypisywałem te kolory paskom, no to było generowane takie uczucie głębi, tak? Na takiej zasadzie, że te kolory, które były dalej, to były przyciemnione, tak? A tutaj się bliżej użytkownika coraz bardziej się rozjaśniały. No to mam gdzieś po prostu dla każdego koloru, dla każdego paska, dla każdego możliwego koloru paska mam gradient zakodowany gdzieś w pamięci. No i po prostu sobie odpowiednio z takiego gradientu sobie wybieram. Co ileś linii, dokładnie tutaj jak patrzę, to mam co 8 linii, tak, żeby było łatwo. Tak. Więc gdybyśmy się teraz przyjrzeli tej koperliście, jak ją tutaj konstruuję, to może spróbujmy tutaj. To mamy co? Mamy efekt floor. Mamy floor.c i tutaj widzicie tą koperlistę, jak ona jest skonstruowana, tak? Więc widać w linii 73, że przygotowuje się do shiftowania, bo pobieram o 16 pikseli więcej, tak? I zaczynam. Tak? I to powoduje tutaj też, że mam już automatycznie rozjechane sprite 6 i 7. To się na to kiedyś nadziałem. Co mam tutaj jeszcze? OK, ustawiam jakby kolor tła. Czekam sobie na, czyli tak dla każdej linii, czekam sobie na początek tej linii, zapisuję sobie w 79 linii, zapisuję sobie wskaźnik na instrukcję, gdzie muszę shifta ustawić dla bitplanów, tak. Bo później nie będę generował co klatkę nowej koperlisty, tylko po prostu będę przepisywał istniejącą koperlistę, tak. Tak naprawdę będę mieć dwie dla klatek parzystych i dla nieparzystych i póki się wyświetla dana koperlista, to sobie modyfikuję drugą. Taki double buffering, tylko że na koperlistach, tak. No i tutaj widać, że co siódmą pozycję przejedź mi się po wszystkich kolorach. Okazuje się, że zerowego koloru nie używam, bo on jest taki szczególny, to znaczy się, to jest kolor tła, prawda? A ja chcę mieć ramki, chcę mieć czarne, tak? Więc mam tylko 15 pasków, więc sobie przepisuję tylko te kolory. No i oczywiście później jest cała skomplikowana logika, ale prześledzenie tej logiki już może być nie takie proste, tak? No bo co? No bo przede wszystkim jakby się przyjrzeć init, no to mam, prawda, mam jakiś szereg dziwnych tabel, z których będę korzystać. Teraz musiałbym sobie to wszystko poprzypominać, prawda, dlaczego te tabele wyglądają tak, a nie inaczej. Mam render, prawda, mam najważniejszą procedurę render, no i tutaj widać, że po pierwsze wyznaczam sobie
jakąś pozycję, spod której będę jakby przesunięcie w tej osi, prawda, jak ono będzie wyglądać. No a później już mam tylko to, żeby sobie w jakiś sposób kontrolować to, w jaki kolor przypisuję strajkom, żeby odpowiednio przesuwać na tych strajpach te moje kolory, żeby odpowiednio uzupełnić jakąś tam tabelę, z której później koloruję już w koperliście te wszystkie rzeczy, a na końcu, żeby sobie odpowiednio przepisać tą koperlistę i uzupełnić te shifty, prawda? Ale nie będę oczywiście wchodził w detale, bo po pierwsze nie tak dobrze je pamiętam, a widzę, że w tym kodzie źródłowym żadnych komentarzy nie zostawiłem. Także dobra, to macie do tego pytania, bo wydaje mi się, że to jest ciekawa technika, tak? Czy ten bufor cykliczny dla palety kolorów to sobie jakoś software'owo programujemy, nie ma to tak, jakieś... Tak. No tych kolorów no nie jest dużo, prawda? Ich jest tam... Ja ich tutaj używam całych 15 kolorów, prawda? Więc to jest tak, że... I tak te kolory... To znaczy tutaj to jest tak, że ja pamiętam tylko jak shiftować te 15 kolorów, tak? Więc gdyby się tam dokładnie przypatrzył na ekranie, to co 15 pasek będzie miał dokładnie taki sam kolor. Więc one będą się tak zapalać synchronicznie, tak? Żeby to zrobić lepiej, no to już trzeba by było tam się z koperlistą strasznie bić i to chyba... Znaczy użytkownik, znaczy jak to będzie odpowiednio płynne i szybkie, to patrzący nie zauważy, tak? Więc wychodzimy z założenia, że niektórych rzeczy, jak są rzeczy ładne, to być może i szybkie, to użytkownik się być może nie połapie, znaczy użytkownik obserwujący być może się nie połapie. No, właściwie mam pytanie, może nie do końca techniczne, ale właściwie to po co te paski tam na górze są tak falowane? Czy się to lepiej wygląda? Lepiej wygląda, mniej nudne jest. Okay. Tak? Znaczy ja stwierdziłem, prawda, stwierdziłem, popatrzyłem się, na początku były proste, jak generowałem, prawda? Tak eksperymenty, a co jak je tam sinusem trochę powiedzmy, no to dobrze się zachowuje, no to tak zostawiamy, bo jest ciekawsze. A to się ktoś jeszcze będzie zastanawiał właśnie, czy one nie są jakoś tutaj mądrze... Tak. A tu wystarczyło tam to wibrację. Do tych poziomych sinusem jeszcze nie przyjechałem. No to dobre pytanie. Musiałbym zobaczyć, czy coś się kopie, czy się nic nie kopie, prawda? Może trzeba było, prawda? Może trzeba było. No dobra. Czyli tak jakby, no okej, okay, to ja bym powiedział, że tutaj jest w tym wszystkim taka technika użyta, która jest dość ciekawa i ona pozwala robić bardzo ciekawe efekty. To znaczy się widzieliście, że na ekranie jest dość dużo kolorów. To znaczy są cztery bitplany, czyli mamy kolor tła plus jakieś 15 kolorów palety do wykorzystania, ale my tym koperem to bijemy i kopiemy i rzeczywiście jest całkiem fajnie, no dzięki temu, że przepisujemy, czyli no okej. Okay. Po pierwsze, co zaskakuje chyba w tym efekcie, że dane są całkowicie statyczne. Tak? To zaskakuje w tym efekcie. Druga rzecz, co zaskakuje w tym efekcie, to, że z tak prostej rzeczy jak bitplane shifter można coś takiego wystrugać. Tak? To jest nieoczywiste, że to można zrobić. Tak? No a trzecie to, że no skoro mamy paletę, to być może jesteśmy w stanie jakoś w ciekawy sposób zaprząc ten color cycling do roboty, tak żeby nam pomógł, tak? I to też wydaje mi się być ciekawe. No i ten efekt wizualnie jest bardzo, bardzo ładny, dlatego że po pierwsze piksele są jeden na jeden, tak więc nie widać jakichś takich, prawda, krówiaków 4x4 czy 8x8, prawda? Takich, że aż wyżerają, prawda, te kwadraty, prawda, czopki w oczach, prawda? Tylko jest w miarę okej. A druga sprawa, że on biega w 50 klatek na sekundę, tak? To jest bardzo szybki efekt. Czyli piksele 1 na 1, 50 fpsów, dużo kolorków, prawda? Ładny jest i daje się go dobrze sprzedać, więc ogólnie takie efekty są najlepsze, tak? 50 klatek, 1 na 1,
dużo kolorów, robi wrażenie. Znaczy nie dużo kolorów w sensie, prawda, jak to udało mi graficy w grupie, prawda, o, przyszedł i zrobił tutaj kolory, koderskie kolory, prawda, rzucił całą, wszystkie kolory wstecz i wygląda to jak przez okno, tak. Więc jeżeli dobieracie kolory, to proponuję wchodzić, na przykład jest jakiś taki Adobe Color Chooser na stronie i tam po prostu można. Jak się nie znacie na kolorach, to po prostu tam wchodzicie i tam wybieracie, jest jakieś takie suwaki są, ja nie mówię, wybierz, te trzy będą dobrze wyglądały, prawda? Więc to jest dobra strategia przetrwania, tak? Żeby nie zniechęcić na dzień dobry wszystkich doborem kolorów. Jakiś piękny koder wybrał kolory, tak? Esteta. Dobra. Koniec żartów. Dobra, to ja troszeczkę nazywam tę technikę kolorowaniem. Kolorowaniem bitplanów, tak? Znaczy to było kolorowanie i szyfrowanie. To teraz zajrzyjmy sobie w drugi przypadek. Albo nie, zróbmy przerwę. Dobrze, to jesteśmy po przerwie. I co? I po przerwie trzeba by było zająć się następnym efektem, który jest taki trochę ciekawy, prawda? Ja nie pamiętam, to chyba będzie przykład koderskich kolorów. To jest w pewnym sensie dydaktyczne, to znaczy się takich kolorów nie należy zdobyć. Więc co? Przyjrzyjmy się temu efektowi i zobaczmy, co on tutaj robi, prawda? Podziwiańskie kolory, prawda? Skoncentrujmy się tylko i wyłącznie na tym centralnym, na tej centralnej rzeczy, to znaczy się na tym cukierku, tak? Na tym candy barze, prawda? Obracającym się. Ja bym powiedział, że to jest pasta. No dobrze, to może być Colgate, prawda? Może tak przezmę ten efekt, Colgate. Będzie bardziej jednoznacznie. No dobra, no to teraz pytanie następujące. Okej, to są sprite, prawda? To są sprite i na razie nieważne, prawda? Czy jest bitter? Kto twierdzi, że bitter jest? Jedna osoba twierdzi, że bitter jest. Dobrze. Kto myśli, że jest koper? O, dobrze. A czy będą jakieś wybitne, sztuczki na bitplanach? Czy raczej nie? Czy tutaj będziemy coś... Okej, czy ja zmieniam, znowuż jest pytanie, czy ja zmieniam zawartość, czy dynamicznie zmieniam zawartość bitplanów, czy modyfikuję pamięć bitplanów? Kto myśli, że modyfikuje pamięć bitplanów? Wszyscy tak patrzą. Nie, podpuszcza nas. Dobra. To przyjrzyjmy się danym do tego efektu, prawda? Dane do tego efektu są umieszczone w pliku, no pewnie w katalogu data. OK, i twister PNG. No, trochę już za dużo powiększyłem. Troszeczkę on też robi źle, bo rozmazuje, ale to są dane do tego efektu. No co, jak myślicie, co się dzieje w takim razie? W tym efekcie. No okej, to trzeba pokolorować jeszcze, prawda? Tam jak co? Mamy coś do kolorowania. Mamy jakieś dane o. To jest nasza tekstura, prawda? To jest nasza tekstura. Lepiej wygląda zaraz po zoomie, bo wtedy robi jakiś pewnie nearest neighbor czy coś takiego. Tak, niestety on to powiększa. To mamy jakąś wstępną informację ciekawą, że tekstura ma rozmiar 31 szerokości.
No dobra, to 31 szerokość, tak? Wysokość jest 85. Wysokość, dobra, to przeglądamy sobie, czy to, aha, to było to, ten gradient jest nieważny, cała reszta jest nieważna. Dobra, czyli ten rysunek jest ważny, i sam fakt. I teraz jeszcze, jaki to ma rozmiar? To ma rozmiar 144 na 256 pikseli, tak? Czyli to są bitplany, zaraz przełączę się na tablicę, bitplany, a 31 na 85 to będzie nasza tekstura. Dobra. To jak myślicie, co tu się wydarzyło? Na tym ekranie. Czemu tam się tak jakoś on skręcał, wykręcał? I skąd mogą pochodzić, może inaczej, skąd mogą pochodzić te dane? Ciekawe, nie? Które dane? W sensie, skąd to, jak to zostało wygenerowane? No dobrze, a konkretnie? No dobrze, no ta obserwacja jest taka, że on się jakoś tam skręca, ten cukierek, prawda? Znaczy, pierwsza myśl, którą mam, to taką, że jakby to, jak bardzo on się skręca, to jest tak naprawdę rozciąganie tego twistera góra-dół. W sensie, ile razy on się obraca, powiedzmy, na ekran, no to jest tak naprawdę ściskanie. To ja zadam inne pytanie. A jakbyś sobie zrobił przekrój? Taką płaszczyzną, jak ta płaszczyzna się nazywa? Taką płaszczyzną, co ma stałego x-a. To jak przekrój tego obiektu by wyglądał? Jakbyś sobie na niego, bo teraz widzisz go z boku, prawda? Że widzisz go z przodu, prawda? Jakbyś na niego tak zajrzał z góry, to jak on wygląda? No przekrój. No widzisz. Kwadrat jest jakiś. No to jest kwadrat. Prawda? No to jest kwadrat i co więcej, to jest taki kwadrat, że jakbyśmy się na niego patrzyli z tej strony, to ile nam jest potrzebnych klatek? Znaczy, co ile trzeba go tak, znaczy mniej więcej obrócić, żeby mieć wszystkie możliwe przekroje? Na 90 stopni. No 90 stopni, jak go przekręcimy o 90 stopni, to on będzie dokładnie taki sam. Tak, znaczy biorąc pod uwagę, że tu jest powiedzmy kolor pierwszy, kolor drugi do koloru 31, tak? Mhm. Tak. Czyli no, gdzieś tam w połowie to jest w takim razie 45 stopni względem nas, tak? Tak, dokładnie. To muszę sobie przynieść. To też najgrubszy fragment. Tak, zgadza się, tak? Także tutaj jest 45 stopni, no i 90 stopni, to wracamy tutaj, prawda? No i tutaj będzie tego 1. Znaczy nie do końca. To się inaczej, że te boki mają inne gradienty na sobie. Czy się mylę? Nie, takie same mają. Jak się patrzy na ten, rysunek, to one... Nie, myślę, że taka iluzja optyczna, bo jakby ten róg na górze po lewej wydaje się być przynajmniej dla mnie ciemniejsze niż ten na dole. No to być może rzeczywiście jakaś iluzja jest, ale no dobra, czyli mamy tak, że obserwacja jest taka, że patrzymy na to, my jako obserwatorzy patrzymy na to od przodu, ale od góry no to jest kwadrat, który się obraca. Jak go obrócimy o 90 stopni, to mamy dokładnie to samo. No to jak to zrobić? No to jest jakieś mapowanie tego gradientu na kolory. Tak, ale to spokojnie. No to po pierwsze, to jak to jest zrobione w processingu? No w processingu ja to robię w ten sposób, że biorę cube'a, nakładam na niego taką teksturę z gradientem od koloru 1 do koloru 31 i go po prostu obracam. I jak go obrócę, to linię zapisuję do pliku. Tak, czyli to są kolejne linie, to jest, jakbym sobie wziął te wszystkie klatki z obrotu, prawda, to z niej poekstrahowałem po jednej linii i zapisałem tutaj rzędem. Tak, to widać? Mhm. A czyli
ta kostka była, miała najpierw paski. Tak. Aha. Czyli tą kostkę poteksturowałem sobie w procesingu. Tak. No poteksturowałem, być może tam rzuciłem odpowiednio. Wydaje mi się, że poteksturowałem, tak? Jak sobie ją narzuciłem na nią teksturę odpowiednią, to sobie poobracałem ją trochę. Można sobie zobaczyć, ile razy ją obróciłem. To znaczy się 90 stopni przeskalowałem na 256, tak? Czyli obracam o 90 przez 256 stopni ją, prawda? Co klatkę. I dlatego mi się generuje coś takiego, tak? No bo to będzie już, to co jest na górze, to będzie to samo, co jest na dole. Tak? No okej. 256 z jakiegoś... No... Aha, żeby była rozdzielczość i było podzielne pewnie, czy tam... Tam, bo tam jak mam podzielne przez potęgę dwójki, to jestem szczęśliwszym człowiekiem, prawda? No, mniej problemów mi to pewnie później sprawia, znaczy, a poza tym jest to przyzwoita dokładność. Tak, daje mi to przyzwoitą dokładność. No to dobra, to jak to pociągnąć teksturą, to chyba też wiadomo, no nie? To znaczy się, okej, okay, no dobra, najpierw z tego trzeba wygenerować coś rozsądnego. Tak, jak myślicie, jak to jest generowane z tego? Jak jest zawartość ekranu generowana z tego? Ta technika nazywa się line caching. Mam skeszowane wszystkie linie na bitmapie, więc jak skeszu, to sobie będę pobierał określone linie, prawda? I renderował. Więc pewnie co? Pewnie nasza koperlista, to ona będzie wyglądać. Pewnie ona będzie wyglądać w ten sposób, że co? Że co linię będę mówić, skąd sobie pobieram. Z których bit planów sobie pobieram. To jest trochę podobnie jak ten efekt, który widzieliśmy kiedyś z tymi brukami, które się kręciły tak na dniem drugich zajęć. Tak. W sensie ten efekt, który się tam jakoś nazywał, prawda? Chyba. Czekajcie, sobie szukam tego Twistera RGB. To był ten efekt Prisms, tak chyba się nazywał, tak? No okej. Okay. A czy można by było to zrobić sprytniej niż przepisując wszystkie cztery wskaźniki na bitplany? Tak, żebym się nie narobił za mocno. Jasne, że można. A od czego mamy PPL moda? Kto powiedział, że to my musimy zmieniać te bitplany? Tylko powiedzmy, o ile zmienić ten bitplan, prawda? Czyli krótko mówiąc, jak mam dwie kolejne linie, to co? To teraz tak, jeżeli będę brać zawsze pierwszą linię powiedzmy, że na każdą klatkę biorę dokładnie jedną linię i wypełniam tą linią wszystkie linie na moim ekranie. To jaki efekt będę mieć? Jak to będzie wyglądać? Myślę, że tak rozciągamy to... Tak, że rozciągamy, bierzemy pojedynczą linię i rozsmarowujemy ją po całym ekranie. No to taki będzie się nam taki... Jak to się ładnie nazywa? Prostopadłościan? O przekroju kwadratu, tak będzie się tak tam obraca, prawda? No to żeby zacząć go skręcać, żeby on się zaczął nam skręcać, to musielibyśmy zamiast wyświetlać pojedynczą linię, to co ileś, prawda? Co ileś brać kolejną linię i rozciągać je na kilka, i kolejną linię i rozciągać ją na kilka, i tak dalej, i tak dalej. Musielibyśmy go zacząć tak skręcać, no nie? Wybierając odpowiednie linie. Stąd, no i to się da jakoś zrobić. Tego Twistera rozciągamy i pokazujemy fragment. Troszeczkę go rozciągamy, troszeczkę zaczynamy renderować od różnego punktu, żeby wygenerować takie wrażenie, że on w górę, w dół jeździ. Mhm. Tak? Więc faktycznie my to po prostu rozciągamy, wybieramy sobie jakiś fragment tego obrazka i go po prostu rozciągamy, tak? I kolorujemy, prawda? Znowuż, czyli co? Czego byśmy się spodziewali tutaj? Spodziewalibyśmy się tego, że większość tego efektu będzie w koperliście i tą koperlistę będzie trzeba strasznie
strasznie bić, tak? Żeby to wszystko działało, tak? No to zobaczmy, czy to rzeczywiście w taki sposób, czy to rzeczywiście w taki sposób działa. Czyli co? Lecimy do efektu Twister RGB. I co? I jak wygląda nasza koperlista? To jest dobry efekt, to jest ten efekt. No to dobra. To zobaczcie. Tu się nic nie dzieje ciekawego. W 34 linii bierzemy, ustawiamy się na twisty, ustawiamy nasze bitplany na te, ustawiamy sprite'y, włączamy tam co trzeba i następnie to, co nas interesuje, to jest ta pętla od linii 39. Znowuż, dla każdego Y'a linii, co bierzemy, czekamy na tą linię, ustawiamy sobie, o, to ciekawe. Po pierwsze, to co widzimy, to ustawiamy poszczególne modulo, tak? I sobie zachowujemy pozycję w 41 linii, zachowujemy sobie instrukcję. Pamiętamy, gdzie jest instrukcja w tej koperliście, która przechowuje BPL1 moda. Wiemy, że następna instrukcja przepisuje BPL2 moda. 43, na razie nie pytali, czym to jest. To będzie kolejna niespodzianka. To jest obejście, to jest pewne obejście czegoś, czego wam jeszcze o sprite'ach nie powiedziałem. To zaraz opowiem, co to jest 43 linia. Tak, czyli tutaj zapisuję, to będę przepisywał efektywnie te instrukcje, które, do których wskaźniki zachowałem sobie w linii 41. Tak? I po prostu będę mu mówił, czy cofnąć się i renderować tą samą linię, czy może nie cofać się, tak, i wziąć następną linię i ją rozciągnąć, tak? I co jeszcze? No i trzeba jakoś to poteksturować, no nie? To 85 razy 4 to ile to jest? Nie wiem, jakieś 300 coś tam, prawda? No to tutaj widać, że... Aha, tylko że tu jest modulo 3? To niezłe, czyli ja co 3 piksele mięczy, czy 85 razy 3 to ile to jest? Mogę mięczyć. 255. O, to nawet by się zgadzało. To nawet by się zgadzało. Okej, bo tutaj gdzieś też ustawiam sobie jakieś kolorki, tak? No to dobra, to tutaj widać, że to, co ja efektywnie robię, to sobie po prostu co 3 linie ustawiam paletę, tak? Czyli po prostu wymieniam, jak tam mam na krawędziach, jak mam na tym cukierku gradient na każdej ścianie od koloru pierwszego do 31, no to po prostu co 3 linie sobie go wymieniam i w ten sposób go teksturuję. Tak, czyli teksturuję go efektywnie koperem. Czy tu się coś ciekawego jeszcze dzieje w tym efekcie? Znowuż jest szybki. Znowuż są piksele 1:1. Znowuż jest dużo kolorów. Fajny, płynny, ciekawy dla widza. I dosyć prosty. On zajmuje trzy strony, takie wydrukowane. Przy czym jedna ze stron, to widzicie, jest taka chamska rozwinięta pętla, prawda? To tutaj widać, prawda? Piękna, tak, prawda? Rozwinięta pętla, żeby tam jak się już teksturuje, to zzip, prawda? Żeby przeciągnąć to i już, prawda? No i to, prawda, to widać, że ten kod, to on jest taki, jaki jest, prawda? Czy on jest taki dlatego, że ja patrzę bardzo, bardzo często patrzę na assembler. I to dlatego on tak wygląda, jak wygląda. Znaczy, to nie jest mój normalny styl programowania, tak? żeby nie było wątpliwości, tak? Normalnie tak nie koduję. Na przykład, jakby ta pętla nie była rozwinięta, to normalny for, to znacznie by to zwolniło? Ile by było tam? Zresztą, no nie wiem, ale nie pamiętam teraz, tak? Ale myślę, że to ta procedura byłaby gdzieś dwa razy wolniejsza. Prawda? Więc to... A to jest gros, dlatego że to jest 31 razy 85. Tak? I to widocznie musiało mi się opłacać zrobić,
żeby było. No dobra, to to jest kolejny efekt, czyli co widzicie? Znowuż mamy ciekawą rzecz, tak? Czyli bitplany statycznie przeliczone. Używam tych bitplanów jakoś tam zmyślnie do tego, żeby sobie wygenerować jakiś kształt na ekranie, a później ten kształt teksturuję. Bardzo skuteczna, dobra technika. Można sobie sporo osiągnąć ciekawych rzeczy. Jakieś pytania macie? W którym miejscu było to rozciągnięcie w pionie? Wiesz co, ja nie mówię tak bardzo, bardzo szczegółowo na ten temat, ale tutaj popatrz, w linii 182 masz wyzwanie setup lines. I jakbyś spojrzał na te setup lines, to te setup lines, to co ono przepisuje, to przepisuje w jakiś sposób BPL mody. Tak, to znaczy się decyduje, czyli ponieważ na każdą linię masz ustalonego BPL moda, ten BPL mod jest początkowo skonfigurowany tak, że on ci wraca na początek tej samej linii. Ale ja mogę powiedzieć, że ja nie chcę wrócić na początek następnej linii, tylko chcę przejść do innej linii tym BPL modem. Ok? I cała magia tego efektu jest jakby ukryta w tej procedurze, gdzie ja decyduję, prawda, czy BPL mod powinien mi cofnąć wskaźnik bit planów na początek linii, czy powinien pójść do innej linii. No i to jest wszystko. Tu nie ma jakby nie ma więcej. Nie ma więcej magii w tym przypadku. Znaczy, wysterować to trzeba jakoś, tak? I tutaj trzeba chwileczkę się podrapać w głowę, jak to zrobić, no ale to nie jest jakby. Nie chcę wam dzisiaj mówić o tym, jak wysterować ten efekt, tylko chciałem powiedzieć, że cache'owanie linii, złożenie ekranu z linii, pokolorowanie linii, bardzo skuteczna metoda robienia nowych efektów, tak? Szybkie piksele jeden na jeden, dużo kolorów. No? Lubimy. Dobra, kolejny efekt. Kolejny efekt, nie wiem, czy jest taki, jest troszeczkę chyba wizualnie ciekawy. Znaczy mi się wydaje, że jest bardzo ciekawy i bardzo, bardzo niewykorzystany, że można by było go jeszcze zaprząc porządnie do roboty. To jest ten efekt. Per. Już przesuwam go. To jest ten efekt, prawda? To znaczy się tutaj tak naprawdę trzeba by było go rozbić na dwie rzeczy. Jedna rzecz jest. Jedna rzecz nas mniej interesuje, druga nas bardziej interesuje. To tak naprawdę. No okej. Okay, to pytanie takie. Czy bliter tutaj? Zostawiasz bliter tutaj. Mówicie trzeci raz, się nie damy nabrać. No, na pewno tu nie ma blitera, tak? Czy jest koper? Jedna osoba, tak? Jedna osoba mówił, że jest koper. To chyba już pan kiedyś mówił, że to w jest uformato. No tak, to, ale jako efekt. A dzisiaj mówimy jakby o renderingu, prawda? Zastanawiamy się, jak te układy zawsze. Prawda? Czyli tu już jest wszystko pomieszanie z poplątaniem, nie wiadomo co tutaj się wykorzystuje z tej Amigi. A ile bitplanów? Jak myślicie, ile tutaj bitplanów jest? No jest, są bitplany, a ile ich jest? Dwa? Nie wiem, bo tak myślę o kwadraty i kółka. Kwadraty i kółka. To są kwadraty. Aby nie, ale to dobra. Znaczy, tak mieni, że ciężko policzyć. No to właśnie o to chodzi, prawda? Właśnie o to chodzi, żeby było ciężko się połapać, o co w tym efekcie chodzi. Tak? Ale co najmniej cztery kolory jestem w stanie tu odróżnić. Jakby spojrzeć, to chyba tak naprawdę te elementy się nie przesuwają, ale każdy ten niby piksel, czyli ten kwadrat z kółkiem w środku jest, nie przemieszcza się, to znaczy one tak... Znaczy ja myślę, że to jest jedna tekstura tak naprawdę, to co na górze widzimy, znaczy przynajmniej efektywnie i tylko po prostu bawimy się paletą jak dla mnie, w sensie, że to są takie gradienty, w sensie kółko, takie gradientowe. Jedne są... No dobra, trzeba to w końcu...
trzeba to złamać, bo to być może nie jest najlepsza prezentacja tego efektu, nie jest najlepsza odsłona, dzięki której łatwiej się połamać. Efektem, który korzysta z dokładnie takiej samej metody renderingu, jest efekt plazma. I tam być może wam troszeczkę łatwiej będzie powiedzieć, co tu się dzieje. O tak. Obserwujcie go sobie przez chwileczkę. Ja się tutaj przygotuję z tablicą. No dobra. To co tu się dzieje? Te dwa efekty są bliźniaczo podobne do siebie. Pod względem techniki renderingu. Tak. Czyli tych możliwości sprzętu, które wykorzystuje do tego, żeby je wyświetlić, tak? Kształty istotnie sugerują UV mapę. To nie jest UV mapa. To nie jest coś takiego, co ostatnio pan to nazwał chyba vector flow? Nie. No dobrze, to czy tu są bitplany? I ile jest ich tych bitplanów? Tamten były za fundamentem. Czy tu jest bliter? No moim zdaniem jest. Czy tu jest koper? Trochę na pewno. Nie ma ani blitera, ani bitplanów tutaj. Ani strajtów. Nie ma tutaj ani blitera, ani strajtów, ani nawet bitplanów nie ma. To jest wszystko na koperze zrobione. Szokujące, co nie? Niezłe, no nie? Co tutaj się kalendarz dzieje, prawda? Co oni nam tutaj sprzedają? No dobra, to zacznijmy rozbrajać ten efekt. A żeby rozbroić ten efekt, prawda, niech on sobie tam... No już się napatrzyliście na niego, prawda? Powiedzmy, że kolory są nie najgorsze, tak? jejku, tylko jeszcze muszę mi przyłączyć ekran. Dobrze, to co się tutaj strasznego wydarzyło, prawda? Po pierwsze... Jak to jest z koperem? Ile pojedyncza instrukcja kopera zajmuje pikseli na ekranie? 8. Dobrze. 8. A gdybyśmy tak poczekali, jak mamy cały raster, to pamiętamy, że z niego widzimy tylko tyle. Tak? Tylko tyle widzimy. Okay. To co by było, gdybyśmy poczekali koperem tutaj? No może tutaj, prawda? To znaczy się minus 8 względem tego punktu. Tak, powiedzmy, że poczekajmy tutaj. Prawda? I co? I później, później zróbmy sobie tak. Zróbmy sobie taką instrukcję. Cop, move, 16. No tam trzeba jakąś koper listę przekazać, czy coś, prawda? Później zróbmy sobie kolor 0. No i tam jakiś kolor, prawda? RGB. To... Czyli to wszystko było na kolorze pła? Tak. Tak. No po prostu mam... Tak, same takie instrukcje są, prawda? Tylko, że jeszcze na początku, na pierwszej instrukcji muszę zapamiętać wskaźnik do tej instrukcji, a potem tylko tak rozjeżdżam te instrukcje Coppera i po prostu ładuję tam kolor. No i rezultat jest taki, że można sobie zrobić tryb graficzny, który no tutaj jest z grubsza 320x8, no nie wychodzi tego super, 40 pikseli mamy, prawda? 40 pikseli, no problem jest z tym, no bo tutaj mamy 256. No i teraz głupio by było, gdyby nasz bufor renderingu wyglądał w ten sposób, no bo co, 250, żeby te piksele były jakieś takie w miarę równe, powiedzmy, no to tutaj musiałoby być albo 32, albo 64, to wtedy będziemy mieli takie piksele krowiaki, albo takie, to znaczy się, albo 8x4, albo 8x8. Tak, tutaj były 8x4 zrobione piksele
Mam takie trochę krowiaki, ale jak się zrobi ładny gradient, ładne przejście między nimi, to tego tak mocno nie widać. Tak? Między sąsiadującymi pikselami. No to dobrze, to pozostaje pytanie, no to skoro wiemy, jak napisać pojedynczą linię, to pozostaje jeszcze pytanie, a co zrobić z tymi liniami, które, no, nie chcemy w pamięci powielać tej samej listy instrukcji Coopera, to znaczy całej linii nie chcemy 8 razy, tak? No nie chcemy jednego piksela wstawiać w 8 miejsc. No to co możemy zrobić? Jumpa w tej koperliście. Jumpa w tej koperliście możemy zrobić. Czyli idea byłaby taka, że nastawiamy koperlistę drugą, kop LC, to on się chyba tak LC nazywa, ten rejestr, prawda? Kop LC nastawiamy tutaj. I jak dochodzimy do tej, do tutaj, to mówimy tak. Jeśli przekroczyłeś tego Y, to skipnij następną instrukcję. A następna instrukcja to jest COP2 jump. Czyli jak to się tam nazywało, prawda? Która nas wysyła tutaj. No nie? Więc po prostu zmusimy, póki nie przekroczymy tej linii, to zmusimy koper, żeby przez cały czas nam nawracał w koperliście i renderował. I jakby widz znowu wypisał te 40 kolorów pod rząd, prawda? Więc fajnie, okej, okay, to chyba rozumiemy. To się nazywa koper chunky. Koper chunky dlatego, że chunky to jest taka reprezentacja danych graficznych w pamięci, że każdemu pikselowi odpowiada jeden bajt, jedno słowo, że informacje na temat koloru tego piksela są no, w dokładnie jednej komórce pamięci. Tak? No i tutaj tak mamy, no bo te informacje o tym kolorze one są po prostu zawarte w tej koperliście, prawda? To znaczy, że to jest po prostu te jedno słowo maszynowe i już, prawda? Więc łatwo do tego renderować, bo mamy tak, że no jakbyśmy mieli to na bitplanach, to chcielibyśmy postawić jeden piksel, to musimy 4 bitplany zmodyfikować, tak? A tutaj jeden piksel, jedna komórka, puch, prawda? Więc można robić przy pomocy tego, no właśnie takie efekty, które posiadają jakieś takie tło i to tło jest takie bardzo kolorowe, są jakieś ładne gradienty, duże piksele, więc coś trzeba tam kombinować. Ale jak najbardziej, to powróćmy. Czy jakieś pytania macie do tego? Ale czy skoro modyfikujemy ciągle kolor zerowy, to w sumie efektywnie pozbyliśmy się naszego paszportu? Paszportu chyba nawet tutaj nie działa, bo w ogóle bitplanów nie mamy włączonych. Tak. W ogóle bitplanów mamy niewłączonych, to jakby te paszportu, to ono się dopiero wtedy odpala, kiedy bitplany odpalimy. A tutaj mamy goły ekran, prawda? Czyli nie mamy, nic się nie robi, nic się nie wyświetla, prawda? Tylko ta koperlista jeździ. Tak? Tylko ten biedny koper tam, go bijemy i kopiemy. No to może szybko się przyjrzyjmy temu, co się tutaj dzieje. No to jest ten efekt plazma i za chwileczkę powrócimy do tego drugiego. Czy ten efekt, który był całkowicie w assemblerze napisany, czy pan ostatnio go puszczał? Tak. To podobnie był. Tak, to znaczy się ten Zymosis RGB Ray Marcin, czy coś takiego to się nazywało, tak? Ta produkcja, ta w Woodblocku. Tak. To było też w pełni na koperliście zrobione, tak? W sensie na tej modyfikacji tła. No i tutaj, czy tutaj się coś ciekawego dzieje? No, tutaj jest jakieś długie tłumaczenie, jak bardzo długo i boleśnie kopałem tą koperlistę, żeby w końcu zaczęło działać. I jak trzeba było poobchodzić różnego rodzaju ograniczenia, których wam, prawda, nie zamulałem tutaj. Więc nie będę wam też zamulać dalej. Może tylko to powiem, że UAE ma wbudowane debugger koperlisty. To znaczy się tam możemy się zatrzymać na danej instrukcji koperlisty. Możemy podejrzeć bieżąco wykonywaną koperlistę, możemy podejrzeć wertykalną i horyzontalną pozycję rastra
w tym momencie, w którym się zatrzymaliśmy. No i tam jest taki szereg zabawek, który niby miałem dzisiaj opisać, ale chyba nie zdążę, tak. Może przynajmniej pokażę, jak się dostać do tego czegoś. No dobra, to tutaj widzimy kod i co się dzieje. No, mamy ileś tych tajli w linii 74. No bo to są takie kafelki, prawda? One mają tutaj rozmiar 8x4. Tak, te kafelki. No więc ileś tych tajli jest. Tak? Każdy z tych tajli ma wysokość 4, to tutaj widać w linii 76, czyli co? Najpierw zapisuję sobie lokację. To jest ta instrukcja, do której będę skakać. Tak? Do której będę skakać? Chyba tak. No tak. Tak, wszystko. Aha, nie. Tutaj mam rzeczywiście coś wstawiam do. Aha, tutaj wstawiam do koperlisty drugiej. Ustawiam wskaźnik koperlisty. Znaczy, przede wszystkim będę coś ładował do koperlisty drugiej. Tak? Teraz co będę ładował? Będę ładował adres linii 77. Będę ładował adres instrukcji label. A ta instrukcja label to jest oczekiwanie na rozpoczęcie się tego naszego fragmentu, który będę rysować na ekranie. Tak? To znaczy się tej linii składającej się z tych instrukcji Coppera uzupełniających kolor. No i czyli tutaj robię setup, czekanie na linię plus ustawienie tej etykiety skoku, prawda? Do której będę skakał. Od linii 78 do 81 mamy tą sytuację, że ja po prostu te kolory wykładam, tak? Tych 40 kolorów wykładam, plus, żeby jeszcze mieć te czarne bordery, no to jak już wygeneruję te wszystkie kolory, to muszę pamiętać, że na samym końcu linii muszę ustawić kolor tła zerowy, żeby miał te bordery czarne, tak? To wszystko tutaj. No następnie robię cop skipa. I ten cop skip tutaj działa w ten sposób, że jeżeli przekroczyłeś jakby taką ostatnią pozycję w linii modulo 4 równe 3, tak, to znaczy się w ostatniej z tych czterech linii, to wtedy przeskocz następną instrukcję. Tak? Czyli krótko mówiąc, tak powracając na chwileczkę do tablicy, czyli jak jestem, tak, czyli to jest 0, 1, 2, 3, tak? Jak jestem gdzieś tutaj, w linii trzeciej, to tutaj jest, to znaczy w każdej z tych linii, gdzieś tutaj na samym końcu, jest ta instrukcja skip, tak? No i teraz tak, w tej się nie wykonuje ten skip, więc wracamy na początek, w tej się wykona ten skip i to nie spowoduje nam strobe'a na cop jumpie, w związku z tym nie wykona się skok. I przechodzimy do następnej, że tak powiem, następnej części tej koperlisty, która będzie nam generować kolejne cztery linie, tak? Okej, okay, to jakieś pytania do tego? Czy to tyle? No dobra, to mówicie, że nie macie pytań. No oczywiście tu jest cała magia związana z tym, jak generować zawartość tych pikseli, ale ta technika renderingu to technika renderingu. No to powracając na chwileczkę do tego naszego drugiego efektu, Tiles 8 na ekran i no to w jaki sposób został ubogacony ten koperczanki? To on został ubogacony. Widać, że już w tle jest koperczanka, nie? Mhm. Nawet kolory są te same, co w tamtym efekcie, bo się nie chciało palety wymieniać. No dobra, no w tle jest coś w rodzaju UV mapy, prawda? Na pikselach 8x8, prawda? Kafelki są 8x8.
A tutaj na wierzchu? A tutaj na wierzchu są również kafelki 8x8. Mam po prostu chyba 16 takich kafelków. I to jest tak, że każdy z tych kafelków inicjuje losową wartością wszystko. Totalnie. I po prostu inkrementuje. I to im przeskakuje przez 16 klatek animacji. Nic się nie dzieje. Tylko należy wiedzieć, że to jest po prostu te... maskuje tło przy pomocy bitplanu, który się znajduje na górze. Tak? Czyli kolor zerowy to jest kolor tła, a kolor jeden jest czarny. Tak, kolor jeden jest czarny i on po prostu przesłania tło. Tak naprawdę moglibyśmy troszeczkę więcej tutaj bitplanów wrzucić i ta zawartość tych kafelków mogłaby być jakaś ciekawsza. Czyli dałoby się na przykład w ten sposób zrobić taki filtr ASCII czy coś takiego? Tak. Czy każdy, czy w pewnym sensie można sobie pomyśleć o tym, że każdy z takich kafelków to jest... Czy możemy przygotować wiele tych kafelków 8x8 i możemy mieć taką sytuację, że mamy dowolny kolor tła i jeden ten kolor tego kafelka. Być może jakbyśmy to zrobili troszeczkę lepiej, to można by było więcej kolorów dać i wtedy na przykład dać czy 3 kolory plus przezroczystość, ten w tle, tak. Ale można tutaj sobie troszeczkę podziałać. A i się zastanowić. Ten efekt był nigdzie my żeśmy go nie używali, dlatego że on w chwili obecnej jest jakby niesprzedawany. Natomiast wydaje się, że używając tej samej techniki renderingu, można trochę posiedzieć nad tym efektem i się zastanowić, co z nim zrobić. Można zastanowić się, jak wygenerować kolory tła, można wybrać sobie tile i spróbować z tych tile coś ciekawego ułożyć. Tak. Więc wydaje się, że jest dość chłonny ten efekt. Te tile są rysowane bitterem. Czy też jakiś cookie cut, coś takiego, czy nie? Nie, nawet nie cookie cut, po prostu po prostu po chamsku skopiowane i tyle, tak. Byleby szybciej. Jak to jest kopiowane, no to mogę wam za chwileczkę pokazać. To jest ten efekt. To tam jest strasznie dociśnięte, w takim sensie, że są jakieś wredne optymalizacje, które całkowicie zabiorą i ten kod zaciemniają. Koperlista, jeżeli byśmy się teraz zapytali o koperlistę, no to ona jest bliźniaczo podobna do tamtego, praktycznie 1:1, modulo tutaj są tile 8x8, więc tą koperlistę tam odpowiednio, ona jest odpowiednio krótsza, tak? Tutaj jest taki dziwny kod, który bierze, no właśnie, widzicie, to jest ta technika optymalizacji, prawda? Tutaj mam taką ładną wersję, że dało się przeczytać, a tutaj mam taką, żeby było szybko, tak? Więc modyfikacje rozpoczynamy od tego, tak? Tego efektu, a później się zastanawiamy, czy to da się zoptymalizować, czy nie. Ale jest jakiś, jest coś, co przelicza to czanki, a później to czanki trzeba skopiować do koperlisty, tak? Być może dałoby się od razu wyrenderować i być może nawet to robi tak, że od razu renderuje do koperlisty. No bo po co kopiować do pamięci, a później z pamięci jeszcze do koperlisty. No, można by było bitterem. Nikt nic nie zabroni skopiować kawałka pamięci z bitterem do koperlisty, prawda? Jakby się uprzeć, to można również co robić? Jakby umieścić w chipramie kod, to można nawet bitterem do kodu pisać. Pozostaje pytanie, po co? Ja już mam takie techniki, gdzie piszę do kodu, tak? Porozmawiamy sobie na następnych zajęciach o tym, jakie zrobione chunki to plana przy pomocy bittera, tak? Czyli porozmawiamy sobie troszeczkę o zaawansowanym użyciu bittera i co można na nim zrobić. I porozmawiamy sobie również, dlaczego te efekty pikselowe, to one bolą, bo tam tym blitterem się trzeba odpowiednio napracować, tak? Żeby przekonwertować tą reprezentację pikselową do postaci bitmapowej, bitplanowej, tak? To na pewno zrobimy. Jeszcze powracając tutaj, co się dzieje. Aha, no render types. No render types jest jakaś taka procedurka, prawda? I widzicie tutaj, że coś tam robię na tym blitterze, a później, prawda, dochodzę do wniosku. Po pierwsze, te bity to są tak krótkie, że nie opłaca się synchronizować na 500. Ten kod się rozleci najprawdopodobniej na 1200 i szybszych procesorach. Więc nie robię wait blita,
No i tutaj coś robiłem, a potem stwierdziłem, jak zapiszę to w asemblerze, to będzie szybciej. Więc ten rendering tych tajli tutaj już jest dociśnięty do końca. No pozostaje tylko pytanie, czy można zrobić coś ciekawszego przy pomocy tych tajli i coś ciekawszego zrobić na tym tle. Tak? Ale myślę, że zachęcam Was do modyfikacji tego efektu. On jest takim wdzięcznym efektem, bo te piksele są 8 na 8, znaczy no te nasze kafelki są 8 na 8, więc mamy całkiem dużo mocy obliczeniowej, bo mamy co 40 na 32. Jeden bufor, który wypełniamy RGB, a drugi bufor wypełniamy numerami tajli, tylko musiałbym sobie przypomnieć, ile tajli ten kod wyciśnie, prawda? Bo jak on tu jest zoptymalizowany, to tam mogą być jakieś dziwne rzeczy się dziać. Nie wiem, czy on obsłuży do 256 tajli. Może tak, może nie, nie pamiętam, ale trzeba by było zobaczyć. No dobra. Macie pytania do tego efektu? Co jest w nim fajne? W nim jest fajne to, że tajle są złożone z pikseli 1 na 1, więc znowuż nie mamy... I to, że tymi tajlami przykrywamy te piksele krowiaki, tak? I nie widać takich dużych pikseli, bo my na nie nałożymy jeszcze jakąś prościutką graficzkę i można to w ten sposób przykryć. I ten efekt jest też dość szybki. Pewnie można go dooptymalizować, ale jest dość szybki, więc jest fajnie. Dobra, to jeszcze ostatnia rzecz, bo powiem, że mówiliście mi o tym, że fajnie by było troszeczkę podebagować, tak? Czy umieć debagować rzeczy. No to jak można... To ogólnie rzecz biorąc wiemy, że mamy GDEBA, tak? I że GDEB tam jako tako działa. No może tam momentami coś... Natomiast jest jedna martwiąca rzecz, którą będę starał się sfiksować. Wiem, że object dump nie działa. No sekwoltuje object dump, więc jeżeli chcecie zdeasemblować kod, to od czasu to prawie zawsze się kraszuje, prawda? I to jest smutne. Więc ja popatrzę, to pewnie to będzie albo coś bardzo prostego, albo coś bardzo skomplikowanego do sfiksowania w tym kodzie, tak? Ale spróbuję na to popatrzeć i to poprawić. Natomiast jeżeli chodzi o FSUAE, no to mamy jakąś możliwość. Jak zrobimy makerana, to i mamy ten nasz efekt działający, to mamy możliwość wkradnięcia się w łaski jego. Ojejku, tylko muszę jeszcze znaleźć kursor. Gdzie jest ten kursor? Ok, tutaj przede wszystkim widzicie jakieś rzeczy z profilingu, tak? Ile zajęło co. Więc ten efekt bierze dwie ramki. No tak półtorej ramki bierze, tak? Bo ma 266 plus 259. Z tej mu zostaje jakieś 60, z tej mu zostaje jakieś 60. No to jest takie 1 2/3 rastra bierze ten efekt. Tak? Więc mamy jeszcze pewne, biorąc pod uwagę, że pod spodem jest UV mapa, na zewnątrz, na górze też jest jakiś efekt, no to to co? To można próbować, to mamy jeszcze jakiś zapas. No można jakiś zapas wydajności, coś tam można jeszcze ciekawego zrobić. Jak będzie działał 3 klatki na sekundę, to też niczego się nie stanie, jak tam będziemy go bić i kopać ten efekt, aż w końcu zacznie być fajnie. Co teraz można zrobić? Jak jesteśmy w tym oknie, to istnieje pewien myk. Jak nacisnę Ctrl-C, patrzcie co się stało. Wrzuciło mnie do takiego... To nie jest debugger, to jest coś prostszego niż debugger, to jest taki monitor. Tak jak na Commodore'ku w kartridżu, prawda? Był taki monitor. on w ogóle nic nie rozumie z języka C, prawda? On widzi jakieś instrukcje, prawda? Tam teraz już nie pamiętam się go dokładnie, chyba Dizas się go obsługuje, prawda? On wam powie, prawda? Znajduje się pod takim adresem, widzę takie instrukcje. Gdzie jesteście w swoim kodzie? Nie wiadomo, prawda? Niestety nie wiadomo. Ale on ma jedną fajną rzecz. Po pierwsze, wyświetla wam rejestry specjalizowane Amigi. Jest polecenie C, które wyświetla w takiej zbiorczej informacji. Tutaj są układy CIA, tak? Gdzieś tutaj widać, że są układy CIA. Tu jest coś na temat dyskietki.
Tu są te nasze ulubione, czy raczej mniej lub bardziej ulubione rejestry DMACON, czy DMACONTROL, coś związanego z przerwaniami. Popatrzcie, tutaj też ma VIPOSA i HAPOSA, czyli gdzie jesteśmy w naszym rastrze w chwili obecnej, tak? I mamy, widać, COP1, 2, COP2, prawda, bieżący wskaźnik COPPERA, czy z którego instrukcję teraz pobiera, te display windowy, data display fetche, ustawienia bitplanów i tak dalej, prawda? Żeby troszeczkę więcej wyświetlić, to trzeba wcisnąć E i tutaj mamy wszystkie rejestry podaje na klatę. I można sobie je tam czytać. No wiadomo, to jest co? To jest Temux, więc Ctrl B, Page Up i można sobie je przeglądać, co tam się dziwnego dzieje. Co on jeszcze ma? On ma jeszcze zapytajniczek i część z tych poleceń działa. One praktycznie nie mają dokumentacji, więc ja bym musiał troszeczkę usiąść i sam to porozgryzać. No to, co możemy ciekawego zobaczyć, to jest na przykład, na przykład jest polecenie M duże, widzicie? M, enable or disable audio channels, bitplanes or sprites, prawda? No to co? To bawimy się. MB0. Go. Ups. Wyłączyłem, więc coś się ciekawego stało. No to może nie było oczekiwane, prawda? No ale może MBFF, go, prawda, odzyskałem. Więc widać, że coś tam można wyłączyć, włączyć w tej maszynie. Co tu jeszcze można robić ciekawego? No wyświetlać rejestry, przeskakiwać instrukcje, robić różnych dziwnych rzeczy, prawda. Tutaj macie polecenia FS, FC, które pozwalają Wam poczekać na jakąś pozycję rastra i się zatrzymać i sobie zobaczyć, co się dzieje na ekranie. Możecie ileś kolor kloków poczekać, te kolor kloki też, ile było kolor kloków? 113 w każdej linii rastra, tak? Można co zrobić? O, macie ciekawe rzeczy, OOD i OT, tak? I OB. To są wszystkie rzeczy, które się komunikują z koperem, tak? Czyli można sobie na przykład zrobić OD, to jest Copper Debugger Enable. Można sobie popatrzeć, a to co teraz się ciekawego dzieje w naszej Copper liście i on tam tą Copper listę grzecznie drukuje. No to dobra, to ja się muszę z tego przygotować lepiej, prawda? Tylko mówię, że jak Ctrl C, to on tam jest i na Was czeka i możecie sobie, i tym zapytajniczkiem możecie sobie przejrzeć tą linię poleceń tego debugera. On nie jest najwygodniejszy w życiu, ale jest, prawda? I to już i pozwala Wam popatrzeć w te wszystkie wartości rejestrów i troszeczkę poeksperymentować z tym, co się dzieje na ekranie, więc to może Wam troszeczkę pomóc. No dobra, to czy macie jakieś pytania jeszcze? Ja niestety muszę. No dobra, dobra. No jak nie ma pytań, to kończymy na dzisiaj.